Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, kanał Ciekawostki z całego wszechświata i zapraszam was do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę, komentarza i pomysłów, jaki chcecie mieć filmik następnym razem. Zaczynajmy w takim razie. Codziennie filmiki na kanale z różnych dziedzin całego wszechświata, gdyż kanał nazywa się Ciekawostki. Zaczynajmy w takim razie. Temat dzisiejszy. 10 ciekawostek o Marsie. Lecimy. Pierwsza ciekawostka. Planeta Mars w starożytności. W antycznej Grecji wierzono, że Ziemia jest centrum wszechświata, a Mars jedną z pięciu gwiazd, które obracają się wokół niej. W antycznym Egipcie z kolei nazywali go Har-Deher, co po prostu znaczyło czerwony. Jest to jedna z najstarszych zarejestrowanych nazw, jakie nadaliśmy tej planecie. Babilończycy nazwali z kolei Marsa Nergalem, co oznaczało gwiazdę śmierci. Brało się to stąd, że wiele z antycznych kultur wierzyło, iż powierzchnia tej planety swój czerwony kolor bierze od krwi, którą ją pokrywa. No, Babilon miał odpał i odloty w tych sprawach. Druga ciekawostka. Pierwsza obserwacja Marsa przez teleskop. Czy wiesz, kto to był? Nie wiesz. Pierwszą osobą, która obserwowała Marsa przez teleskop, był Galileusz. Miało to miejsce w 1609 roku. 400 lat temu. Trzecia ciekawostka. Dlaczego Mars jest czerwony? Mars był obserwowany już przez starożytne cywilizacje. Zauważyli go Egipcjanie, a Babilończycy łączyli go ze swoim bogiem świata podziemnego, Nergalem. Starożytni Grecy i Rzymianie nazwali tą planetę imionami swoich bogów wojennych, odpowiednio Ares i Mars. Te wszystkie określenia wynikały z czerwonej barwy, która jednoznacznie kojarzyła się z krwią. Dziś wiemy, że Mars swój kolor zasługuje obecnością rdzy na powierzchni. Tak naprawdę Mars swój czerwony kolor zawdzięcza tlenkom żelaza, czyli po prostu rdzy. Tamtejsze bogate w ten materiał skały po prostu zardzewiały z wierzchu, zwietrzały, a wszystko pokryła warstwa rdzawego pyłu. Pod spodem jest jednak bardzo swojsko, szaro. 4. Grawitacja na Marsie. Na Marsie grawitacja wynosi zaledwie 38% ziemskiego, co oznacza, że ziemski kilogram tam waży jedynie 380 gramów. Dzięki mniejszej grawitacji na planecie tej mogły powstać dużo wyższe góry i głębsze doliny niż na Ziemi. Olympus Mons, będący najwyższym znanym wulkanem w Układzie Słonecznym, ma wysokość 25 km, natomiast kanion Valles Marineris osiąga głębokość nawet 7 km. Temperatura na Marsie. Piąta ciekawostka. Na Marsie jest co prawda dużo zimniej niż na Ziemi. Temperatura minimalna wynosi tam minus 143 stopnie Celsjusza, średnia minus 63 stopnie Celsjusza, ale doba trwa niemal tyle samo, 24 godziny i 37 minut. Dlatego nachylenie tej planety względem Słońca jest niemal identyczne, co oznacza, że pory roku są tam bardzo podobne do ziemskich, choć dwukrotnie dłuższe. Szósta ciekawostka. Księżyce Marsa. Mars posiada dwa księżyce, Phobos i Deimos. Z greckiego strach i trwoga, które według astronomów są po prostu planetoidami przechwyconymi przez grawitację czerwonej planety dawno temu. Jednak nie oznacza to, że na zawsze. Za około 30 do 50 milionów lat Phobos rozpadnie się, w takim przypadku Mars dorobi się małego pierścienia albo rozbije o powierzchnię Marsa. Deimos był także w grze God of War. Okej, dalej. Siódme. Lądowanie na Marsie. Mars był pierwszym obiektem stworzonym ręką człowieka, który dotknął Marsa, co miało miejsce w 1972 roku, ale dotknął on go dość gwałtownie. Lądownik rozbił się tam w trakcie burzy piaskowej. Bardziej skuteczna próba lądowania miała miejsce w 1976 roku, a dokonały jej amerykańskie sondy Viking 1 i 2. Które dodatkowo przysłały na Ziemię pierwsze kolorowe zdjęcia tej planety. 8. Życie na Marsie. Większość pochodzących z Marsa meteorytów, jakie udało nam się odnaleźć na Ziemi, należy do grupy
grupy SNC. Jeden z kamieni, który nie należy do tej grupy, meteoryt ALH84001, zawiera ciekawe mineralne formacje, które niektórzy naukowcy uznają za skamieliny mikrobów, co potwierdzać ma istnienie, przynajmniej w przeszłości, życia na Marsie. 9. Atmosfera na Marsie. Atmosfera Marsa jest bardzo rzadka i przejrzysta, a ciśnienie przy powierzchni waha się od 1 do 9 hektopaskali i zależy od wysokości terenu. Wysokość terenu na Marsie waha się w granicach około 10 km, podobnie jak na Wenus. Atmosfera czerwonej planety składa się głównie z dwutlenku węgla, a ilość pary wodnej jest około 100 razy mniejsza niż w atmosferze naszej planety. Obserwując Marsa nawet przy użyciu naziemnych teleskopów obserwacyjnych, łatwo da się zauważyć kondensację pary wodnej, która występuje w postaci tzw. białych oraz błękitnych obłoków występujących w atmosferze Marsa. Czasami udaje się także zaobserwować pociemnienie gruntu przypominające Ziemię po opadach deszczu. Dowodem na pojawiające się na Marsie opady atmosferyczne są tzw. białe czapki biegunowe Marsa. Szczególnie okazała jest czapka południowa, topniejące w czasie trwania lata polarnego. 10. i ostatni przykład. Ciekawostka o Marsie. Jeszcze tak. Czwarta planeta od Słońca jest ostatnią, która składa się ze skał. Kolejne ciała niebieskie w naszym Układzie Słonecznym są już zbudowane z gazu. Z tego też powodu na Marsa patrzymy najprzychylniej, jeśli chodzi o planetę, która w przyszłości mogła stanowić by drugi dom ludzkości. Niestety imprezy sylwestrowe na Marsie przeżywalibyśmy rzadziej, bo dlatego, że rok trwa tam 687 dni, co stanowi prawie 2 lata ziemskie. Za to ludzie, którzy narzekają, że doba jest dla nich za krótka, na Marsie mogliby poczuć się odrobinę lepiej. Dzień na czerwonej planecie trwa 24 godziny 39 minut 35 sekund. W skali roku marsjańskiego jest to już dość sporo czasu. I to była właśnie oto ostatnia ciekawostka w tym filmiku. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Piszcie komentarze, jakie byście chcieli kolejne ciekawostki. I do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia.